Aha, zapomniałem wam powiedzieć, ile to kosztowało. Cała blokada z montażem kosztowała... Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jesteśmy w Poznaniu. Czekam właśnie z Szymusiem na Nadię. Jest u okulisty. Potrzebujemy zrobić badanie do szkoły. A zaraz jedziemy też do szkoły, gdzie Nadia będzie uczęszczać. Podpiszemy tam umowę o edukację domową. Także będziemy mieli już formalności wszystkie dopięte na ostatni guzik i będziemy mogli podróżować. Chcemy wyjechać w podróż za 1,5 tygodnia, no i właśnie ostatecznie wszystko to załatwiamy. Przyjechaliśmy tutaj Vectrum, ponieważ po drodze zostawiliśmy Multivana w warsztacie i pan nam montuje blokadę na skrzynię biegów, także za chwilę wam pokażę, jak to ostatecznie będzie wyglądać. No i co jeszcze mam dzisiaj do załatwienia? Chcemy podjechać do firmy Cargo, kupić krzesła karawaningowe, więc kupimy 5 sztuk, bo tamte, co mieliśmy w Hiszpanii, to były właśnie firmy Cargo i bardzo nam się spodobały. Także jedziemy i zapraszam was na vloga. Tak wygląda Nadii szkoła, gdybyście chcieli wiedzieć. Cieszysz się, Nadia, że przyjechałaś do swojej szkoły? Nie, w ogóle nie chodzi do szkoły. No ale tutaj jest zapisana. Tutaj będzie miała egzamin. Wjeżdżamy do Cargo, moi drodzy. Zobaczymy. Chcemy kupić takie krzesła reżyserskie, które mieliśmy w Hiszpanii. Bardzo nam się spodobały. Izabel, firmy Izabel. Wow. Jak tu pusto. Nie ma kamperów. Wszystkie sprzedane. Sezon się zaczął. Jak widzicie, jesteśmy już w domu. Teraz mogę wam wszystko na spokojnie pokazać. Zacznę od blokady, którą mamy założoną przy skrzyni biegów. Przy drążku od skrzyni biegów. I zobaczcie, to jest skrzynia automatyczna i chciałem, żeby ona była zablokowana właśnie takim bolcem, ale teraz już nie robią takich blokad z bolcem, że kiedyś się wkładało bolec, tylko teraz jest taki przycisk i żeby zablokować skrzynię biegów, to trzeba go troszeczkę przekręcić i wcisnąć. I teraz skrzynia biegów jest zablokowana, jak widzicie. I jak ja teraz nacisnę hamulec, to nie mogę w ogóle tej gałki spuścić na dół, na pozycję wsteczny albo drive, ponieważ jest zablokowana. I teraz, żeby to odblokować, dostałem 3 kluczyki, tylko nie mogę wam ich pokazać, bo podobno złodzieje potrafią sobie dorobić na podstawie zdjęcia. Jest też karta, która upoważnia do dorobienia sobie takiego klucza. Bez tej karty nie dorobimy 4. klucza, ale myślę, że 3 starczą. I teraz wam pokażę, jak to się otwiera. Wkłada się kluczyk i przekręca się i ona wychodzi. Wracamy i wyciągam. No i teraz już mogę biegi zmieniać. Ale nie mogę, bo muszę włączyć kluczyk. I teraz już... Ale widzę, że tu była blokada ze skrzyni biegów. A teraz jeszcze raz przełączę. No i jest. Także jest fajnie zablokowana. Otworzę. No i biegi mogę po prostu zmieniać. Tu mi pisze, żebym przed odpaleniem ustawić dźwignię na pozycję P, więc nie będę zmieniał, ale jak widzicie, blokada działa. Także mam nadzieję, że chociaż trochę zabezpieczyłem ten samochód przed kradzieżą. Wiadomo, że każdą blokadę złodziej potrafi zdjąć, no ale trochę będzie musiał się pomęczyć, żeby rozwalić ten zamek, czy tam go rozwiercić. Pytałem też w innej firmie, żeby założyć blokadę, taki pstryczek gdzieś tutaj ukryty, żeby złodziej nie odpalił tego samochodu, ale podobno jak się ma skrzynię automatyczną i w ogóle elektroniczne auto, to lepiej tego nie zakładać, bo komputer po prostu daje jakieś błędy, cały czas jakieś diody się pojawiają, jakieś awarie, więc lepiej nie zakładać takich elektronicznych przycisków od zapłonu. Aha, zapomniałem wam powiedzieć, ile to kosztowało. Cała blokada z montażem kosztowała 700 zł, tylko że tydzień temu musiałem wpłacić zaliczkę 100 zł, pan to zamówił, no i dzisiaj dopłaciłem 600 zł, ale łącznie wyszło właśnie 700 zł, no i ta blokada jest założona. Dostałem też takie naklejki, które się przykleja na szybę, żeby złodziej wiedział, że auto jest chronione. Beer lock. No ale pan mówił, że nie naklejał mi, bo nie każdy chce, że to troszeczkę... Niektórzy uważają, że obciach z takim czymś jeździć. No nie wiem, czy to nakleić. No fajnie by było, żeby złodziej wiedział, że jest blokada, nie? No może nakleimy. A co? Tu niebo będzie mi zasłaniało dzyndzel. Tutaj może. No a zrobimy. Najwyżej odkleję, jak będzie świeciło. Mamy. No i teraz, proszę państwa, adia. I mamy naklejkę. I z drugiej strony zrobię to samo.
Dobrze. No i zobaczymy teraz, jak zamknę. Czy to świeci? No świeci trochę, ale co tam. Złodziej będzie wiedział, że jest blokada, nie? Dobra, na razie zostawiamy, przynajmniej na podróż. Na pewno będziecie pytać, gdzie założyłem tą blokadę. To jest firma Birlock, dosyć znana. Co tam, Szymuś? Szymusiowi kauczuk utknął na dachu. Niemożliwe. Gdzie? Na tamtym dachu. Nie ma, Szymuś. A na dachu od domu? Tak. To do Rynny wpadł. Kasia coś tutaj kombinuje. Zgubiła się czapka Szymona. Aha. Więc poszukuję. Jest Nadi twoja, ale nie ma Szymona. Dobra, wracając do tematu, gdzie taką blokadę założyłem? W Lesznie na ulicy Gronowskiej 54, ale można to założyć w całej Polsce, bo firma Birlock ma właśnie takie warsztaty w całej Polsce rozsiane. Także link wrzucę wam w opis, tam możecie zobaczyć. Myślę, że urządzenie fajne. No i co? Będzie się spisywać na podróży. Przekręca się, wciskasz i już masz. Także bardzo szybkie zabezpieczenie. A teraz pokażę wam krzesło, które kupiliśmy. Jedno już mam tutaj. Jeszcze cztery przyniosę. Tamte cztery są w kartonie. Szymek, chcesz zobaczyć, jak się siedzi? Takie krzesło kosztuje 175 zł. I wzięliśmy takie, a nie te leżaki, ponieważ mało miejsca zajmują. A nam się sprawdziły te reżyserskie, więc one są troszeczkę nowszej generacji. Zobaczcie, inny tutaj układ tych nóżek jest i troszeczkę lepsze od tamtych, co mieliśmy w Hiszpanii, ale ogólnie zasada rozkładania jest taka sama. Krzesełko reżyserskie. No i co, Szymuś, siadasz? Szymek siada. W ogóle kupiliśmy do Norwegii też nowe siatki na ryby, bo tam podobno można łowić. Tato, mogę zabrać tak krzesło na łowienie? Dobra, przyniosę resztę, Szymuś, rozłożymy wszystkie. A tak wygląda cały karton z czterema, ale myślę, że kartonu nie będziemy brać, tylko te krzesła będziemy wkładać po prostu do tego boksu dachowego. Zaraz przymierzymy, może tak się zmieszczą nawet na sam tył. Dobra, zamontuję ten bagażnik, będziemy testować, a na razie rozłożę wszystkie, czy działają. Tak wyglądają po rozłożeniu. Wszystkie są w porządku. Tu jest fajne, zauważyłem. Zobaczcie, to można odpiąć i wyprać. Ale bajer. W tamtych tego nie było. No, także mamy 5 krzeseł, ale stołu nie kupowałem, bo mamy w przyczepie ten nasz stary. Może kiedyś sobie dokupimy, ale na razie na tą Norwegię nie chciałem przeciążać samochodu. Dobra, ustawiłem, testujemy teraz każde. Kasia, chodź, testujemy, czy się nie zarwią. Ja w sklepie sprawdzałam. A tylko jedno sprawdzać, a to trzeba wszystkie sprawdzić. Wiecie dlaczego? Żeby nie brać jakiegoś popsutego na podróż. Dobra. Everything alright. Tak jest. Wiem, że dzisiaj miał być w odcinku montaż tego bagażnika na dachu samochodu, ale niestety nie mogę tego zrobić, bo jadę do mechanika jeszcze jutro, wymiana rozrządu, opon i będą go podnosić na wysięgniku i nie chciałem po prostu, żeby był wyższy o te pół metra, więc bagażnik zamontujemy za kilka dni. No i najważniejsze, jutro będzie montowany hak w tym samochodzie, więc teraz sobie go przyniosę, bo jutro na 9 mam być w Zielonej Górze. Przytachałem hak, jak widzicie, teraz go włożymy. Są dwie wiązki tam z tyłu, żeby ich nie zapomnieć. I teraz on będzie mi latał, ale mam tutaj pas transportowy i pokażę wam fajny patent. I zobaczcie, na wyposażeniu tego samochodu były takie dwie klamry. Wsadza się je w te listwy tutaj, w te szyny, w taki sposób. Przekręca się i ona już trzyma. Także można drugą założyć po drugiej stronie. No i teraz o to można zaczepić pas. Tutaj też są na końcówkach takie na stałe, ale jakbyśmy chcieli właśnie to przesunąć gdzieś tam dalej, to możemy właśnie poprzesuwać i mieć taki zaczep w dowolnym miejscu. Właśnie chciałem zamocować ten hak pasem, ale coś zauważyłem. Na tej szynie wchodzi, ale na tej szynie od stolika nie wchodzi. Widzicie, nie da się przekręcić. No chyba, że tak na skos, czyli jest węższa. Dlatego na tych środkowych szynach nie pasuje to. Dopiero na tych od siedzeń. Tu działa, tu działa. No i wszystko się mniej więcej trzyma. Ale przypomniało mi się, miałem was zapytać, czy jest możliwość dokupienia jakiejś przegrody tutaj osłaniającej pasażerów przed bagażem podczas hamowania. Nigdzie nie mogę dostać. Jeżeli wiecie, gdzie takie coś można kupić, to dajcie proszę znać w komentarzu, poślijcie jakiegoś linka, bo naprawdę ciężko dostać w tych Volkswagenach jakąś tutaj ściankę albo siatkę, coś takiego. Kasia odkurza samochód, ale też będzie myła i prała foteliki, no żeby na podróż były czyste. Także ma dosyć poważną robotę. Komary gryzą,
Patrzcie, jak Kasia jest pogryziona. 18 godzina, a tak tną te komary. No, ale ty masz jakieś uczulenie na komary. A nie, ja mam od zawsze razu. Pecha, no ja mam słodką krew. No, do Kasi lecą. Kilka osób pisało nam, że nie można wjechać do Norwegii, ale powiem wam, że to się zmieniło. I tutaj na stronie gov.pl jest napisane, że od 15 lipca norweskie granice otwarte będą dla obywateli państw Unii Europejskiej. I w tym wliczono Polskę. Także od 15 lipca możemy już wjeżdżać. No ja się z tego powodu bardzo cieszę. Tylko jest jeden problem. Pokażę wam. Tutaj można otworzyć mapę i jest właśnie mapka, z których krajów nie można wjechać do Norwegii. I my chcieliśmy z Gdańska przepłynąć do Szwecji i ze Szwecji udać się do Norwegii, ale nie możemy przez Szwecję przejechać, więc musimy jechać przez Niemcy do Danii i dopiero z Danii do Norwegii. Także mamy trochę zmienione plany, bo właśnie Szwecja nie może wjechać do Norwegii. Kto tam jeszcze? Portugalia, Chorwacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Luksemburg, taka mała kropka. No a my możemy, więc pojedziemy przez Niemcy, tak jak mówiłem, Danię i Norwegia. Mam nadzieję, że do tego czasu się nic nie zmieni. Może nie tak, że nie można wjechać, tylko trzeba po wjeździe odbyć kwarantannę 2 tygodnie. I to jest chyba w tym problem. A teraz wam powiem, jakie są koszty utrzymania takiego samochodu, bo dla mnie to jest nowość. Ja nigdy z takim nowszym samochodem nie jeździłem, więc zacznę od Vectry. Ubezpieczenie Vectry na rok kosztowało 800 zł. Tutaj żadnego autokasku nie kupowałem. 800 zł płaciłem i jeździłem. A teraz wam pokażę przy 3-letnim Volkswagenie T6, jak to wygląda. Jak kupowaliśmy w komisie, no to pan nam zaczął wyliczać składkę, w ogóle taki pakiet OCS i z AC. No i to wyszło 6300. Dużo. Pan mówi, zobaczymy w innej firmie, jak zaczął wyliczać, to wyliczyło mu 6900. No to od razu mówię, dobra, to nie, zastanowimy się nad tym AC jeszcze. I tak z tydzień jeździliśmy bez, no ale dużo osób mi mówiło, że te Volkswageny szybko znikają z polskich dróg, z niemieckich dróg. To jest w Niemczech w rankingach jest na pierwszym miejscu pod względem kradzionych aut, więc postanowiliśmy z Kasią ubezpieczyć tylko od kradzieży i od całkowitej kasacji. Czyli to jest takie mini kasko. No i to kosztuje już w pakiecie 4300. Teraz wam pokażę tą polisę i zobaczycie, że ubezpieczenie takiego auta, właśnie cały pakiet OC, NW, AC kosztuje 4300. No i wam teraz to wszystko pokażę, bo dla mnie jest to nowość, że muszę tyle płacić za ubezpieczenie. No tak to wygląda przy takim aucie. No trudno, trzeba bulić, jak człowiek chce być spokojny. A nie myślę, że ktoś to ukradnie. No siadam przed komputerem i teraz wam pokażę, trochę wybluruję. No i widzicie, mamy tutaj zakres, OC z zieloną kartą i asystans MIDI, autokasko, kosztorys bez amortyzacji. Tu jest cena, właśnie cena samochodu, bagaż. Mamy ubezpieczony bagaż na 3000 zł. Asystans premium, czyli na Europę musieliśmy dokupić, NNW na 10 tysięcy, no i samochód zastępczy na 5 dni. No i to wszystko wyszło właśnie 4303. A jakbym chciał samo OC na ten samochód, tam chyba z NNW tak wyszło, jak pani liczyła, to wyszło 1200 zł, czyli 400 zł drożej niż Vectra. Choć silnik jest taki sam, 1.9. No tylko, że koni jest więcej, bo Vectra ma 120 koni, a tu jest 204. Dobrze, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Chciałem się do was odezwać. Wiem, że dzisiejszy vlog był taki troszeczkę na szybko, ale mamy tyle roboty z tym wyjazdem. Chcemy za 1,5 tygodnia wyjechać. Jeszcze będziemy jutro robić ten samochód u mechaników w Zielonej Górze. Także no jest, dzieje się, jest tutaj na wysokich obrotach. Nie mam czasu czasem nagrywać, ale chciałem się odezwać, żeby nie było zastoju na kanale. Także u nas jest, jak widzicie, aktywnie. Może jeszcze coś tam nagram przed wyjazdem. Że trzymajcie się, na razie. Strong.